Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do innych odcinków. Do innych odcinków, tego jeszcze u mnie nie było, ponieważ postanowiłam założyć kwiaciarnię. I kochani, widzicie właśnie Kate Morello ze studia Dzieciaków Challenge, córka Ari Morello. I tak, nasza Kate, ojejku, ucieka mi kamera, nasza Kate postanowiła wynająć sklep oraz otworzyć taką oto kwiaciarnię. Kwiaciarnię pobrałam z galerii, jest ona przepiękna, na otwarciu gry po prostu mi się pojawiła i powiem wam, urzekła mnie. Troszeczkę rzeczy usunęłam ze środka, żeby też, wiecie, no nie ułatwiajmy sobie. I tak to jest bardzo duże ułatwienie tutaj w takim sensie, że mamy już kwiaciarnię. Tak, a nigdy takich rzeczy nie robiłam w Simsach, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, czym to się je ogólnie. No i tak, kwiaciarnia wygląda w środku. Tak, troszeczkę rzeczy właśnie pousuwałam. Tutaj było pełno do nic. Tutaj było tyle pięknych ozdób, kochani, że po prostu szok. Szok, szok, szok. I myślę, że właśnie tutaj będziemy mieszkać, tutaj będziemy pracować. Ja sobie wynajęłam tą właśnie kwiaciarnię. Na chwilę obecną nazywa się ona Magnolia Flower Shop i pewnie tak możecie ją znaleźć też w galerii. Być może później zmienimy nazwę. Na razie tak zostawiłam. Mamy 500 simoleonów na funduszach lokalu, a z funduszu rodziny niestety nie mamy nic. Będziemy tutaj mieszkać, ale z tego co widzicie, nie mamy tutaj sypialni. Mamy łazienkę, więc mamy naprawdę dużo tutaj ogarnięte, ale takiej podstawy jak łóżko tutaj jeszcze nie ma, a też nie mamy skąd wziąć na to pieniądze, prawda? Skąd? No to tak, no to kochani, zapraszam z naszą Kate właśnie do naszej kwiaciarni. Dzisiaj pierwszy dzień naszej kwiaciarni, ją otworzymy i ogólnie będzie trzeba tutaj z pewnością dać na sprzedaż tutaj parę rzeczy, to na pewno. Mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodobają, to będą bardziej luźne odcinki, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda. To też możemy dać na sprzedaż, czy to damy na ozdobę? Może nie na sprzedaż, tutaj już będzie, kurczę, nie wiem. Nie wiem, w zasadzie można to wszystko kupić później, także dajmy to na sprzedaż, może otwórzmy nasz sklep, ustal ceny w sklepie, marża 25%, może tak na razie, kup reklamę nie, bo i tak nas nie stać, ubrania parasownicze, nic nie będę na razie robić takiego, wiecie, otwórzmy sobie sklepik na razie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo ja naprawdę takich rzeczy nie robiłam. Ja grałam kiedyś sobie kliniką weterynaryjną i muszę przyznać, że było to mega fajne. Ja bym chciała tutaj intensywność, wszystkie światła sobie dać na taki, o, może taki nawet, zimna biel. Tutaj jest preset użyty, więc to też inaczej będzie wyglądać, aczkolwiek wydaje mi się, że tak wygląda znakomicie. To co, czekamy na pierwszych klientów. Jestem ciekawa, czy ktoś przyjdzie. Ogólnie musiałam wynająć działkę, wiecie, działkę musiałam wynająć, żeby tutaj móc właśnie być. Chodź, powitaj klienta. Pierwszy klient. Ej, chodzisz bez butów? Tutaj się wchodzi bez butów? O, no, powiem ci, jajcara z ciebie, gdzie tu jest ta tabliczka? I gdzie jest tabliczka o ściąganiu butów? Ale hit, wszyscy będą buty ściągać, żeby do nas przyjść. No dobra, no to niechaj tak będzie. No to, mili państwo, ściągajcie buciory, bo nie pochodzicie tutaj. Powitaj klienta, rany boskie. Czemu tutaj tyle ludzi przychodzi? Nie ma aż tyle rzeczy do kupienia jeszcze. Ciekawe, czy w ogóle nam się uda. Powitaj klienta. Aria Kate, czy ciebie ktoś zna? Może przez to właśnie, że jesteś córką Ari. No i ogólnie będziemy nią pogrywać, zobaczymy jakie się życie ułoży, czy będzie szczęśliwa, czy uda jej się rozwinąć skrzydła w tej kwiaciarni, a może ją straci, bo jednak to nie będzie dla niej. Też tak może być, tak już zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Tak, tutaj mamy te rzeczy na sprzedaż, no wiele tutaj nie sprzedajemy. Także może jeszcze tutaj poustawiam sobie, co jest na sprzedaży, a co nie. Może z ćwirem trochę pogawędzisz? No nie wiem, kurczaczku pieczony. O, ty chyba chciałabyś coś, tak? Tak? Sklep, odpowiadaj na pytania, idź. O, ty ma też wysoko. To ona ma niziutko. A to się nie cały czas podświetla. Powitaj klienta. Kurczę, dużo ich jest. Bardzo dużo, ja nie wiem, czy mi damy radę. No, pogadasz z nią, może ją namówisz, bo pieniądze by ci się przydały na łóżko. Powiedz,
Nie mam łóżka, wie pani. Wie pani, są tanie rzeczy. Są tanie rzeczy. Co za jakość, kupię natychmiast. O, tak, 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 tak. Policz klienta. Jak tylko znajdziesz chwilę, by mnie podliczyć. Tak, kupuj. Kolejny. A, ej, Kate, Kate. Kate, dawaj, może będzie nas stać na łóżko. Podlicz klienta, dawaj. No ej, nie pozwól mu tyle czekać, dziewczyno. O, matko jedyna. Czemu ty go nie podliczasz, ej? Katie, nie zacinaj się w takim momencie, on się złości. No nie. Ej, no pięknie. Chyba nic z tego. Kate się zacięła. No weź, dziewczyno, policzysz go. No, ewidentnie się nie nadajesz do pracy z ludźmi. Ej, no, czemu ja jej nawet nie mogę... odciąć, no. Dziewczyno, odetnij się, bo mi klienci uciekają. Resetuj obiekt. To chyba już nic się z tego, powiem ci. Żeś zrobiła, straciłaś dwóch klientów, moja droga. Czy to naprawdę nie działa? Ja chyba zamknę ten sklep. To nie ma sensu. Podejdź tu. Aria, zepsułaś się, dziewczyno. Aria mi się... Kate mi się zepsuła, no. Dobra, ja zamykam sklep. Zamykam, bo się zacięła laska, no. Trochę podlicz klienta. O, brawo, odcięłaś się. Akurat jak zamknęłam sklep, to się odcięłaś, no. Podliczyłaś ją? Ojeju, zawstydzona. A czego ty się wstydzisz? Naruszona prywatność. Simowie nie lubią, gdy ktoś ich nagle nachodzi. Ale przestań, podlicz ją. Błagam cię, no zrób to. Łóżko ci jest potrzebne, dziewczyno. Nie, on nie podliczy. O. Nie. Powiem ci, Kate. Nie pykło ci to. Nie wiem, czego ty jesteś zadowolona, moja droga. Co z tobą jest nie tak? Może ty jesteś wstydliwa, wesoła, smutna, wątłe, dobra, romantyczka, szczęśliwe dziecko, członkostwo, spa. No to kurde, żyć nie umierać. No to co z tobą jest? Co z tobą jest? Jesteś młodą, dorosłą, tu się zgadza wszystko, cacy, 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 tylko nawaliłaś trochę. Troszkę nawaliłaś, ci powiem szczerze, no. Nie oszukujmy się. Kurde, może jeszcze raz otworzymy? Jak tu u ciebie wygląda to wszystko? Jest w porządku, no to może spróbuj, otwórz. Może tym razem mamy 20 punktów, nie wiem na co to wykorzystać i czy ona może mieć jakieś... Ogólnie co tutaj mamy? Postument prowokujący, mój pierwszy Simoleon, oszałamiający szyld i tak dalej, dobra. Ja mam nadzieję, że ty się ogarniesz, moja droga, i będziesz bardzo dobra dla swoich klientów, a nie jak przed chwilą. Może trochę se w kulki poleciałaś, kochana. Dzień dobry. Czy chciałby pan coś od nas kupić? Odpowiadaj na pytania. Proszę, niech ktoś coś kupi. Zapytaj o zakres cenowy. Powitaj klienta. O matko, znowu tyle ludzi. Dlaczego tak dużo ludzi tu przychodzi? To jest straszne, to jest przerażające. Powitaj klienta. Powitaj. Katie. Kate, proszę. Okej, sklep. Zapytaj o zakres cenowy. Jezu, nie flirtuj. Ty to jak mamuśka jesteś, no. Od razu flirty i flirty i flirty. Ogólnie no, nie mamy tutaj łazienki dla klienta, ale okej. Sklep, odpowiadaj na pytania. O, już cię nie lubi. No bo flirtujesz z klientami się nie flirtuje, moja droga. Tak się nie robi. Powitaj klienta i powitaj, powitaj. Co za wybór. Podlicz klienta, olej tamtych. Błagam, podlicz. Udać się teraz? Nie. No olej typiarza. Jiku. Czy to jest zbagowane? Ja wiem, że ja zwalam na bagi i bagi i bagi, ale proszę. Proszę, dokończ. Podliczysz? Nie, ludzie święci, no rany boskie, no. Podlicz. To jest jakiś dramat. Nikt cię nie będzie lubił. I twojego sklepu. Nie wiem, że ja powinnam kogoś zatrudnić, ale już? Dobra, 24, 31. Co, bierzemy Eliskę? Dawaj Eliskę. Dobra, będziemy mieli tylko jedną pracownicę, może ona to ogarnie następnego dnia, bo ja widzę, że ty się nie nadajesz do pracy z ludźmi. Zamykam to, bo to nie ma sensu. Więcej zapłacę za sklep, a w zasadzie na razie to nawet nic nie zapłacę za sklep, no bo co? Podlicz klienta. Nie, ty jesteś niemożliwa, dziewczyno. Zakładasz kwiaciarnię, a ty nawet nic z tym nie robisz. Dobra, gdzie tu są te buciory? Bo ja bym chciała te buty. Niech tu ludzie wchodzą w butach. Nie muszą zmieniać obuwia. Naprawdę nie muszą. Nie jest to koniecznością tutaj. Może to jest jako ozdoba gdzieś wykorzystane. Ale że mnie widzę. Oj, nie. Dobra, chyba, że to u góry. No, w zasadzie tu się wchodzi już do pokoiku, do domku naszego.
Ale szczerze powiedziawszy, no nie widzę tutaj. A, tutaj, proszę bardzo, jest. No to ja to usunę, no bo wiecie, fajnie, bo fajnie. Ale no co mi z tego? Ojejku, lewitujące rzeczy tu są. Czy wy to widzicie, moi drodzy? Czy wy to widzicie? Dobra, okej. Okay. No i nic z tego. Nic z tego, kochana, bo tutaj widzisz, no dalej, walczysz zaciekle i cały czas patrzcie się wyłącza, nie wiem czemu. Masz toaletę? Dobra, to idź do góry, no musimy go olać, jest mi bardzo przykro z tego powodu i nie wiem, czy to jest zbagowane, czy co tu się dzieje, ale po prostu masakra. Masakra, no myślałam, że będzie lepiej, jak na pierwszy odcinek, na pierwszy materiał, że będzie to lepiej wyglądało, a tutaj proszę bardzo, takie niemiłe zaskoczenie, bardzo niemiłe. Ty nawet nie masz co jeść. Jesteś cały czas zawstydzona. On dalej tu siedzi. Więcej opcji podniesz klienta. A może sobie stąd pójść? Bez sensu. I tak nic nie zarobiłeś. 40 punktów. Słabo trochę, powiem wam. Oj, słabo. Nie wiem, ja jej przeleję z 50 albo 100 simoleonów. Niech sobie dziewczyna coś zamówi. Niech sobie dziewczyna coś zamówi, jakąś pizzkę czy coś. No bo co zrobić? Jeszcze będziemy musieli płacić za parcelę tamtą naszą domu. Bo przyjmijmy, że ona tutaj mieszka, ona tutaj pracuje. Natomiast docelowo chciałaby się wybudować. Dostała ziemię od rodziców i tak dalej, no bo wiadomo. Aczkolwiek pizza pepperoni, jest. Normalnie czuję się jak na detoksie od pizzy. Dzień dobry, zamawiam pizzę, bo wie pan, nie mam lodówki. Nie mam jeszcze kuchni zrobionej. Tak, i w ogóle jestem ciekawa, co myślicie? Jak to będzie z tą kwiaciarnią? Dajcie mi znać, czy to jest jakiś bug, czy co się dzieje, że ona nie może żadnego klienta tutaj obsłużyć, bo to no tak nie powinno być, absolutnie tak nie powinno być. Myślę, że tutaj jeszcze byśmy mogli przyciemnić ciutkę, no bo po co tak jasno? Tak będzie ładniej to wyglądać, prawda? Nie jest wtedy aż tak strasznie jasno. I tak, co byśmy mogli tutaj sprzedać? Myślę, że nawet takie lampy możemy dać na sprzedaż. To też, bo to i tak będzie się kupować wszystko, prawda? Czy jest już dostawa? Jest. Weź pizzę, chodź. O jest, pizza. W końcu. Ileż można czekać, panie? Dziękuję serdecznie. A weź se tu połóż. Weź kawałek. No. A zapłaciłaś mu? Ty. Piara. Ona mu zapłaciła. Na krzywy ryjek bierze. Panda, bo ja taka głodna jestem. Poszedł. Ty, a już zapłaciłam, dobra, wziął se kasę. Myślałam, że wiecie, że nam zostawi. I będzie pizzka. Przynajmniej możesz się gdzie umyć. Tylko gorzej ze spaniem, to będzie ciężkie. Naprawdę to będzie ciężkie. Tak jak mówię, nie mamy gdzie spać. Tak słabiutko. Ach, chyba że jeszcze spróbujemy otworzyć i może przyjdzie nasza pracownica nam pomóc. Nie wiem, jak Eliska pracuje, oj, nie wiem. Ale otwórzmy. Miejmy nadzieję, że ona przyjdzie do pracy, że nie będzie nas zlewać. Ogólnie nam się chce bardzo spać, także... O, idzie dumna Eliska. No cześć, Eliska. Także zarządzaj i ty będziesz, moja droga. Gdzie to są te rzeczy? Pochwal, krytyku, degraduj. W aplikacji słusznie ma ubranie pracownicze. Tak wszyscy na ciebie reagują. Dziewczyny, no. Zarządzaj simką. Pochwal, krytykuj. A jak to zrobić? A, przydziel zadanie w pracy. Dobra, podliczaj klientów. Ty będziesz podliczała klientów, kochana moja. Jak chcesz, to się poczęstuj. W ogóle wszyscy się częstujcie. Aha, nie możesz. Dobra, okej. Okay. Zapytaj o zakres cenowy. Może tym razem się uda, prawda? Powitaj klienta. Może jak ona będzie z nami pracować. Eliza, masz być dobrym pracownikiem, bo ogólnie nie planujemy zatrudniać nie wiadomo ile osób. Tym bardziej, że nas na to nie stać. Nie oszukujmy się, nie mam pieniędzy. Zawsze tyle osób przychodzi do kwiaciarni. O, proszę bardzo. Błagam tylko, żeby ona ogarnęła temat, Eliska. Eliska, ogarnij temat, proszę, bo bukiet sobie nie radzi, ewidentnie. Z dupskiem na wierzchu, no. Trzeba to ogarnąć. Trzeba ją przebrać, jak wiecie, właściwie do pracy, a nie, że będzie tak. Bo ona ogólnie będzie mogła zmieniać chyba strój do pracy, nie? Czy nie? Nie wiem, jak to jest, albo i nie. Dobra, będziemy jej robić jakiś, myślę. Myślę, że tak, no. Udawaj syrenę, no chyba nie. Sklep, odpowiadaj na pytania. Odpowiadaj klienta. Paparazzi. A kto jest sławny? On? Prawdziwa gwiazda. O, kochanie, jakiego my mamy klienta. Nawet nie możemy go obsłużyć. No, nie da się. Zapytaj o zakres cenowy. Ach, Eliska, może ja ci przydzielę jednak inne zadanie jak na razie. Przydzielę zadanie w pracy, odpowiadaj na pytania klientów. Co za wybór. Okej, okay. No to najpierw ja spróbuję. Który to typiasz? Ty, nie ty? Ubij targu. Eliska, błagam cię, podliczaj klientów. Jezus Maria, błagam, żeby się udało chociaż raz.
podlicz klienta. Proszę. Jak się to kliknie, to będzie mi bardzo przykro. Jezu, udało się. To może ja musiałam kogoś zatrudnić. Może ja sama nie mogłam tutaj nic zrobić. Może tak jest. Może tak być. A ja żebym nie pomyślała, patrzcie, jak pięknie idzie. No rany, dziewczyny, wy ty jesteście szalone. Szalone dziewczyny z was. Odpowiadaj na pytania klientów. Hejku, tobie się tak spać chce. Ile mamy? 4 godziny otwarte. Za chwilę zamykamy w takim razie. Tak, myślę, że tak zrobimy. Rozmawiaj o preferencjach zakupowych. Podliczasz go? Tak. Okej, okay, no to tutaj możemy w takim razie sklep. Odpowiadaj na pytania. Odpowiadaj na pytania. Widzę, że Eliska działasz. Eliska. Eliska, miałaś go podliczyć, dziewczyno. Cóż za wybór. No, Eliska, powiem ci, ociągasz się, dziewczyno. Ja chyba jej kradnę klientów, tak sobie myślę. Niestety. Podlicz klienta. Okej, okay, za chwilę zamykamy, bo nasza Kate zaraz padnie, a widzę, że będziemy mogli najwyraźniej sobie usunąć jako zupełnie towar. Dobra, zamykamy sklep. 400 simoleonów tutaj zaboliliśmy. Aha, zysk 180. No to tak średniawka, powiem wam, ale zróbmy sobie przelewik. Mam nadzieję, że już jest jakieś porządne łóżko za 375 simoleonów, po prostu, żeby ona miała gdzie spać, żeby miała gdzie... Dobra, sprawdźmy. Aha, bo to w tych funduszach lokalu będzie. Dobra, jejku, ale ja jestem gamoń. Czyli tam możemy sobie zrobić takie konto bankowe, oszczędnościowe, tak myślę. Dobra, jakie mamy tutaj łóżeczka? Szkoda, że te składane są takie drogie. No, szkoda. Dobra, to lecimy tu. O, nie widziałam takiego. Fajne. Dobra, tutaj już się coraz droższej zaczyna. Droższe są. Dobra, ogólnie będę chciała, żeby takie... ja to przemebluję wszystko pewnie, przemaluję, ale chcę, żeby było... Ja rzadko co robię takie słodkie pomieszczenia, że tak powiem, nie wiem jak to ująć, ale wiecie, takie kolorki właśnie takie pastelowe, ale takie ładne, takie dziewczęce, rzadko co mi się zdarza robić, naprawdę rzadko. Zawsze takie twarde te pomieszczenia robię, a tak to... Weź sobie kawałek, chodź, stań, jeju, padasz jak matka. Matka zarobiona z dzieciakami, a ty tutaj z tą kwiaciarnią. Ogólnie będzie trzeba ją na szkolenia też naszą Eliskę wysyłać. Myślę, że Eliska też fajnie, bo jakby przeszła pewną metamorfozę, myślę tutaj, żeby tak fajnie wyglądała w naszym sklepie. Chociaż i tak myślę, że bardzo ładnie się prezentuje dziewczyna. I chodź ty tu spać, no. Amciaj. I ogólnie akcja rozgrywa się w tej pięknej, nowej okolicy. Jest tutaj przepięknie. I na tej działce cudownie prezentuje się nasza kwiaciarnia, którą pobrałam z galerii. Tak jest. Może kiedyś coś wybuduję. Ale specjalnie dałam ją tutaj, bo patrzcie, jakie to są piękne ogrody. I można by rzec, że Kate również coś tutaj robi, prawda? Może tak być. I są tutaj, no, jest tutaj po prostu pięknie. Pięknie. Idealnie wszystko do siebie pasuje tutaj w tej okolicy, naprawdę. Ojoj, poszłaś spać, taka zmęczona dziewczyna. I kochani, myślę, że właśnie takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Odcinek pierwszy z naszą Kate w naszej nowej kwiaciarni. Pierwszej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli macie jakieś rady dla mnie tutaj do prowadzenia serii, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Nie wiem, jak często odcinki się będą pojawiały, nie mam zielonego pojęcia, ale chciałabym wam tutaj wnieść dużo nowości. A myślę, że właśnie taka kwiaciarnia z naszą Kate byłaby całkiem fajna. Także to chyba tyle. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Komentarz, popiszemy sobie, pogadamy i będzie fajnie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!